Tego jeszcze nigdy nie robiłem w Minecrafcie. Widzowie, zacznijmy od tego, że razem z moją dziewczyną Julii siedzieliśmy na serwerze przez jakieś 5, może 7 godzin tylko po to, żeby do naszej wioski sprowadzić villagerów, zbudować im domek, a następnie ich rozmnożyć. Krąży mit, że teraz villagerowie mają nowe itemy i dzisiaj zrobiliśmy wszystko, żeby te itemy odkryć. Co więcej, nasz niuchacz chyba się trochę zgliczował, bo nagle, nie wiadomo z jakiego powodu, zaczął wyniuchiwać z ziemi itemki, których chyba nie powinien w ogóle wyniuchiwać. A do tego wszystkiego rozwinęliśmy naszą tajną bazę oraz rozbudowaliśmy mega wydajną farmę. Chcesz wiedzieć jaką? Nie przewijaj tego filmu. A jeżeli grasz w Stumble Guys, to raz na tydzień wpisuj w sklepie kod ABRA i powiedz o tym swoim znajomym. Widzowie, od czego tutaj zacząć? Naprawdę sporo pograliśmy pomiędzy odcinkami. Julii nawet nie wiem, czy widziała naszego snifera, ale mamy tutaj niuchacza. No właśnie, jest idealnie ogrodzony, że nie wyjdzie. Mamy także tutaj wielbłądynio, bambininio, pajak i tutaj szef normalnie, ale on jest kozacki. Ale słuchajcie, tutaj wydarzyło się znacznie więcej rzeczy, a mianowicie zaczniemy sobie, słuchajcie, od villagerów. A, no może jeszcze pokażę, że tutaj jedna azalia wyrosła, czy właśnie przy naszym sniferze wyrosła druga azalia tam widoczna, ale patrz tutaj, bo to jest mega mocne, tylko jeszcze nie mamy tam wejścia, ale w dzisiejszym odcinku to się na pewno załatwi. Jak idziemy sobie tutaj i tutaj sobie wejdziemy na ten płotek, to popatrzcie, zrobiłem domek miłości dla villagerów, taką bobodziarkę, jak to kiedyś Bojan nazywał. Ej, dosłownie, mamy domek miłości, słuchajcie, wyposażony w dispensery, bo dzisiaj naszym zadaniem będzie między innymi wrzucić tutaj czy ziemniaki, czy chleby i słuchajcie, rozmnożyć tych villagerów. Jakie fajne. Mamy tutaj, słuchajcie, wejście, oczywiście deski, żeby móc postawić tutaj łóżka, bo my nawet łóżek nie mamy, albo drzwi, bo villagerowie też się przy pomocy tam drzwi rozmnażają. Trochę domek, nie? Na drzewie. No właśnie, mega spoko to wygląda moim zdaniem, naprawdę fajnie, jeżeli to jeszcze automatycznie będzie tutaj zrzucać jedzenie, ładnie. Ale dlatego, słuchajcie, na pewno jeżeli chcemy się tym zająć, to w pierwszej kolejności w tym odcinku musimy zasiać dużo ziemniaków, żeby one w międzyczasie sobie rosły, wiesz, no właśnie, natomiast ale tutaj... Ale zaczekaj, tu jest miejscówka w ogóle na domku. No tak, tak, właśnie ja chcę tutaj się rozwijać, jeżeli chodzi o nasz domek, ale tutaj możecie zauważyć, słuchajcie, że posadziłem wiśnie, dlatego, żeby, słuchajcie, właśnie zdobywać liście. Dlaczego? No bo, no, przede wszystkim to ten domek jest trochę wybudowany z liści, prawda? Ale wiedzieliście o tym, że pszczoły można rozmnażać przy pomocy tych liści? Ja nie wiedziałem, dowiedziałem się podczas właśnie, tak, przy pomocy właśnie tego można rozmnażać pszczoły, a my będziemy chcieli na pewno mieć jakieś tam ule i tak dalej, no nie? Więc posadziłem tutaj wiśnie, słuchajcie, jako tak roboczo, no nie? Żeby móc je po prostu ścinać. W tym momencie nawet siekierki nie mam, ale pisaliście mi też o tym, że podobno okorowany blok bambusowy wygląda genialnie, więc dzisiaj także będę chciał to zrobić. A dlaczego o bloku bambusowym wspominam? No to słuchajcie, prosta sprawa. O, nawet tutaj widać, trzeba będzie to zaraz zamurować. Dobra, zaraz się tym zajmiemy. Popatrzcie, widzowie, przerobiliśmy delikatnie pomieszczenia na te... Czekajcie, to było w dół, dobre, bo już zapomniałem. Na brodawki. Tutaj, słuchajcie, we wczorajszym odcinku jeszcze to nie było dokończone. W tym momencie jest małe bardzo pomieszczenie, ale dokończone na brodawki. Mamy tutaj skrzynkę. Tutaj mamy oczywiście właśnie te bloki bambusowe, deski bambusowe. I po drugiej stronie zrobiłem dokładnie to samo, żeby było symetrycznie. Sami widzicie, że te brodawki to są w ogóle zasiane dosłownie sekundę temu, bo nawet nie miały czasu, żeby urosnąć. Tam na dole, tutaj się, słuchajcie, za dużo nie zmieniało, ale mamy obsydian, więc fajnie byłoby też dzisiaj zrobić portal. Mamy tutaj tu w ogóle czaszkę Widera. Ją spoko by było, słuchajcie, gdzieś tutaj podwiesić. O, w tej naszej miejscówce, co ja buduję, można zrobić portal. Tutaj może być taka czacha. Natomiast Julii wspomina o tym, że coś tam budowała i popatrzcie, faktycznie mamy tutaj trochę bardziej już rozwiniętą tą naszą, nazwijmy to, tajną bazę. Ona także będzie wykonywana oczywiście w tych blokach wiśniowych i tych nowych. No mogą być bambusy, no bo to są nowe bloki, może jakieś błotne cegły, to by było całkiem spoko. Ale tutaj na przykład Julii zaczęła od basenu. Rozumiecie to? Robicie tajną bazę! I zamiast zacząć od zbrojowni, portali, ekspiarek, to zaczynasz od basenu. Nie, to jest naprawdę, słuchajcie, przerąbane, no ale dobra, niech będzie, niech tutaj sobie ten basen, słuchajcie, będzie. Tutaj też oczywiście są schodki pociśnięte i Julii będzie sobie to ładnie tutaj rozwijać, ale to jest ciekawe, że to, jeżeli ładnie by wyszło, to można by połączyć z naszym domkiem i nie traktować tego nawet jako tajną bazę, tylko po prostu to musieli jako to piwnicę. Jak to pod ziemią poprowadzić. No tak, to nie byłoby łatwe, ale na pewno byłoby do zrobienia. Więc tak jak, słuchajcie, wspominałem, na pewno musimy teraz zająć się ziemniakami łamane na chlebkami, bo słuchajcie, no inaczej villagerów
ziemniaków nie rozmnożymy. Masz może więcej ziemniaków, bo tutaj jest ich tylko niestety 17. No tak, ale to jest za mało, to jest zdecydowanie za mało. A masz może mączkę kostną ze szkieletów? A i w ogóle słuchajcie, te lisy trzeba w końcu ogarnąć i psy, bo patrz, ja tutaj zrobiłem farmę taką małą, bo małą, ale borówek, z których jakby można, wiesz, no oswoić te lisy, no nie? I bambusy, no to akurat na nasze bloki bambusowe to nie powinno nikogo dziwić. Mamy tutaj dużo marchewek, ale nie wydaje mi się, aby marchewki mogły być na rozmnażanie. I tu jeszcze jest, słuchajcie, dzbanecznik, gdyby ktoś pytał, no nie? Możesz to oczywiście pozbierać, ale my potrzebujemy tego znacznie, słuchajcie, więcej. O, tu jest jeszcze zboże. Chlebkami wydaje mi się, że też villagerowie się kiedyś rozmnażali, ale czy teraz się dalej rozmnażają chlebkami? Tego nie wiem. Natomiast my, słuchajcie, musimy rozmnożyć villagerów i na pewno chciałbym już dzisiaj jednego uleczać, czyli zrobić, że zombie go zje, a potem my go uleczymy, a ku temu mamy, słuchajcie, jak najbardziej itemki, bo przecież we wczorajszym odcinku udało mi się zebrać na przykład te grzyby, a mamy też trzcinę, dzięki czemu możemy zrobić sfermentowane oko pająków, rozumiecie wszyscy? Rozumiecie. Świnki. Możesz nakarmić świnki, ale my potrzebujemy tutaj jednak ziemniaków, więc nie zużywaj ziemniaków. Kolejna sprawa, słuchajcie, dalej nie mamy diaksów, dalej nie mamy levela, ale o tym już rozmawialiśmy, że ta zbrojka zaraz się zepsuje i spoko by było zrobić villagera kowala, który być może mógłby dawać nam właśnie te diaksowe itemki za emeraldy. My emeraldów, słuchajcie, nie mamy dużo, ale jesteśmy w stanie akurat emeraldy ogarnąć o tyle, że moglibyśmy do tego villagera coś sprzedawać. Ja chciałem, słuchajcie, zrobić jakieś sensowne wejście tutaj właśnie na górę. Jakiś i problem jest taki, że tutaj, słuchajcie, albo zrobimy drewienka, te drabinki, albo, słuchajcie, zrobimy po prostu schodki. No i schodki byłyby tutaj naprawdę całkiem spoko, tylko że te szyby niestety wyglądają źle. Więc pomyślałem, że wywalimy sobie to, wywalimy sobie tutaj to i normalnie walniemy drabinkę. To będzie najlepsze rozwiązanie. Przeróbmy, słuchajcie, to na patyki. Teraz właśnie walniemy sobie jedną drabinkę, walniemy sobie tutaj drugą drabinkę i już powinno być cacy. Tylko wchodzić, słuchajcie, tutaj za każdym razem po schodach, żeby oczywiście to ogarnąć, to jest trochę lipa. A, nie mam za bardzo bloczków. No to czekajcie, właśnie z których bloków by to postawić, słuchajcie, tą ścianę? Może z tych nawet by nieźle wyglądało. Czekajcie, zobaczmy. Niby deski, bo deski, ale no ty, jest spoko. Jest, słuchajcie, spoko. Więc tutaj jedna drabinka, tutaj druga drabinka i patrz, wchodzisz sobie tu normalnie po drabince i potem przeskakujesz, no nie? Albo właśnie tutaj dopiero schodki. Ja bym wywalił, słuchajcie, te latarenki, bo tu jest i tak dobrze oświetlone. Tą drabinką raczej nikt, słuchajcie, wchodzić nie będzie. O, no, chociaż może. Ale tak na czy dole, inaczej, tutaj ten. Ciach, tutaj, słuchajcie, ciach. Tutaj zrobimy w takim razie ciach i robimy ciach. Tutaj, słuchajcie, tak samo ciach i robimy ciach. I tutaj, słuchajcie, no chyba na płasko, co? Tak mi się, słuchajcie, wydaje, że tutaj na płasko można. No i dobra, mamy, słuchajcie, prowizoryczne schodki, ale jednak przejście jakieś jest. My wiadomo, że będziemy, słuchajcie, na pewno jakoś udoskonalać ten cały teren, żeby to trzymało się bardziej kupy, no nie? A może ale nawet i tak poczwórne. Jest duże, co? To wszystko. Ej, zrobię poczwórne schody. Ej, spoko to wygląda, powiem szczerze. Naprawdę całkiem spoko. Gdybym miał w tym momencie liście, to można by jeszcze tutaj więcej tego postawić, ale na razie, słuchajcie, zajmijmy się ważniejszymi rzeczami. Dobra, na razie, słuchajcie, zrobiłem taką tutaj ścieżkę, no nie? Ale my potrzebujemy, słuchajcie, też normalnego wejścia gdzieś stąd. I pytanie, no tutaj to jest na tyle wysoko, że drabinka mogłaby się przydać. I pomyślałem sobie o tym, że tu można pocisnąć genialną drabinkę. Tylko potrzebujemy do tego właśnie więcej wiśniowego drewna. Więc słuchajcie, zajmijmy się tym. Jest w skrzynce do góry, wiesz? Tak, ja tylko że tam jest jeden klocek, a ja potrzebuję tych klocków więcej, a nawet nie mam siekiery, no nie? 34 tu są. Co? Więc teraz tak, słuchajcie, robimy sobie żelazną siekierkę. Na razie, słuchajcie, diaksowych nie robimy, bo to chyba nie ma większego sensu. Zrobimy sobie jeszcze tutaj crafting table. I crafting akurat mógłby stać tutaj, albo mógłby być w ziemi, wiecie co? Walniemy go tutaj, on może całkiem spoko się akurat tutaj komponować. Więc czemu by nie? Mamy jeszcze żelazo? Mamy, tutaj tylko na dole, właśnie w tej skrytce. A czy tu jest jakiś lazuryt, słuchajcie, żeby to jakoś zenchantować? Kurde, gdzieś był lazuryt. Cały czas też piszecie w komentarzach, że tutaj nam, słuchajcie, brakuje craftingu. Więc sobie pomyślałem, że jak najbardziej możemy go wcisnąć w tym oto miejscu. Albo zamiast tej biblioteczki, no nie? Ta biblioteczka... Ej, właśnie! My przecież w końcu już mamy książki, więc ja bym tutaj, słuchajcie, je przyniósł. Akurat te zwykłe książki to nie, ale patrzcie na to, my mamy przecież enchantowane książki, więc możemy je przenieść albo, o, słuchajcie... Można wkładać tam? Można, albo właśnie tutaj dorobić takie właśnie bookshelfy, tylko te ciekawsze bookshelfy, no bo popatrzcie, tutaj wyląduje sobie jedna książeczka, druga. Tutaj sobie wyląduje druga, tutaj w ogóle mamy, słuchajcie, więcej też takich to pustych. Patrz, ej, to naprawdę super wygląda.
wygląda. Jest naprawdę potężniacko. I teraz słuchajcie, zrobimy właśnie tą drabinkę. Albo słuchajcie, nawet więcej tego potrzebujemy. Dobra, czyli zrobimy sobie tak, zrobimy sobie tutaj tak, zrobimy sobie tak, okej. No 9 drabinek to już powinno wystarczyć. Słuchajcie, to co jest natomiast ciekawe, to że my potrzebujemy zrobić łóżka dla villagerów i potrzebujemy, słuchajcie, ogarnąć też proch strzelniczy. Nie mamy wełny, właśnie o to chodzi, że potrzebujemy... My mamy owieczki. Mamy, tak. Mamy w sumie nożyczki, ale tych owiec mamy na tyle dużo, że patrz co zrobimy. Ja je rozmnożę i trochę ich tutaj rozwalę, bo my potrzebujemy w zasadzie tylko kilka, albo... Nie, poczekaj, my potrzebujemy tego więcej, przecież to będzie cała wielka farma. To ja jednak idę po nożyczki, ale liczę na to, że znajdziemy tutaj trochę szkieletów i będziemy mogli nazbierać mączki kostnej. Ja miałem, słuchajcie, miecz z lutingiem. Potrzebujemy do mączki ale już go kości? Nie mam. No potrzebujemy. Kurde, miałem jeszcze wczoraj, słuchajcie, miecz z grabieżą 3, ale go wywaliłem. Znaczy, on się chyba zużył. Czyli teraz tak, słuchajcie, tutaj wbijamy się po żelazo. Zrobimy sobie nożyce. Następnie, słuchajcie, właśnie tych villagerów ogarniamy. Czy my mamy jeszcze, słuchajcie, jakieś chlebki? Nie mamy. Ale dużo małych świnek zrobiłam. No dobra, tylko że właśnie ze świnie w Minecrafcie są tyle problematyczne, że one są po nic, bo one jakby dają żarcie. Nie, po jedzonko tylko. No nie, no ale to z owiec, czy na przykład z krów też masz żarcie, a w sumie masz jeszcze dodatkowy item. Więc całkiem fajnie. Dobra, dawaj mi teraz tutaj tego trochę, tego. O, dobra, tak, ładnie, pięknie. Nic nie mówię. Dobra, tutaj ładnie, pięknie. Okej, ile tego mamy? 17. No dobra, to powinno styknąć. Teraz tak, idę, słuchajcie, zobaczyć, czy niuchacz coś wyniuchał, słuchajcie. Nie widzę, aby cokolwiek wyniuchał, a we wczorajszym odcinku wyniuchał, więc trochę lipa. Ale teraz wybiorę się, słuchajcie, po trochę wiśniowego drewna, żeby faktycznie dorobić tam drabinkę na górę. I liczę na to, że tu jednak jakieś kurcze szkielety, słuchajcie, będą. Ja muszę tutaj sobie dokończyć tą bazę, bo tu potwory się rodzą. No, znaczy, no wiesz, dopóki nie oświetlisz, to będą się rozbić, jakby to w sumie nic dziwnego. Dobra, i widzicie? Całkiem spoko, że mamy tutaj taką mikrofarmę właśnie drzewa wiśniowego, no bo to nam się po prostu przydaje. Skoro wszystko budujemy w tym klimacie, no to skądś, słuchajcie, to drewno musimy po prostu czerpać, no nie? Kumacie. Dobra, dawaj mi tutaj ten klocek szybko. Okej, ciach, 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 ciach. I te drzewa są o tyle fajne, sami widzicie, że nie trzeba się nigdzie podbudowywać jakoś hardkorowo i tak dalej, tylko normalnie na luzaku wszystko zbierasz. Dobra, mamy tutaj, słuchajcie, szkieleta, więc oczywiście go spróbujemy tutaj rozwalić. Tylko że, wiecie, nawet jak on da kość, czy jedną, czy drugą, to to nie jest jakoś gigantycznie dużo, a my tych ziemniaków na villagerów potrzebujemy, no, no kurde, no żeby nie skłamać, no tak ze stack byśmy potrzebowali, no dużo, dużo, dużo. Dobra, tu jest kolejny, słuchajcie, szkieletynia, więc też go sobie rozwalimy. Wyłażą nam stamtąd, ty. Dobra, dobra. Atakują na domek. Okej, i teraz, słuchajcie, mamy dwie kości, no to dalej za mało. A żółw toptuś dalej tu jest, ja cię kręcę. Ej, on naprawdę robi sobie taką podróż wielką. Ej, serio, on przemierzył już kilkadziesiąt bloków, no to nieźle z jego strony. Dobra, tutaj. Słuchajcie, rozmawialiśmy o tym, żeby właśnie była ta drabinka, więc tutaj, słuchajcie, stawiamy bloczek, tutaj, słuchajcie, zaraz postawimy bloczek, czekajcie, ładnie, pięknie. No właśnie, do którego momentu, słuchajcie, to stać? Ja myślę, że do samej góry tutaj, bo tak z jednej strony schody, a z drugiej właśnie, słuchajcie, byłaby ta drabinka. Ej, to jest genialne miejsce na drabinkę, naprawdę, no. Nie mogę sobie wymarzyć, słuchajcie, lepszego miejsca na drabinkę. Popatrzcie, raz, dwa, trzy, cztery. Brakuje jednej, słuchajcie, ale to można albo dorobić, albo a w ogóle tutaj jeszcze crafting table na górze by nam się przydał, w którymś z tych bloczków. Albo właśnie u villagerów, słuchajcie. A gdyby tak zrobić? No, jak najwięcej się da. Tyle, ile będzie, to tyle, że tak powiem, wezmę. Dobra, postawimy tutaj, słuchajcie, crafting, chociaż to wygląda ja idę średnio. Na wojnę w takim razie. Tutaj, słuchajcie, zrobimy właśnie tą drabinkę. Kurde, ta drabinka jest na tyle spoko, że można by wywalić w ogóle schody. Ale, słuchajcie, mamy tutaj 6 mączki kostnej, więc od razu spróbuję przyspieszyć tutaj troszeczkę te ziemniaki. O Jezu, ale wolno. Dobra, tutaj, czy on będzie gotowy? Tak. Czyli tak, z dobrych informacji, słuchajcie, to jest do zebrania. Tutaj już to jest do zebrania, więc całkiem spoko. Czy tutaj coś jeszcze, słuchajcie, będzie do zebrania? Okej, tutaj raz, dwa i jest do zebrania. Tutaj tak samo, słuchajcie, już jest do zebrania. Dobra, mamy 13 ziemniaków, więc już jest na pewno, słuchajcie, lepiej niż było. To wywalamy w takim razie tutaj to, wywalamy, słuchajcie, to. Dobra, cała jedna farma jest w ziemniakach, ale my potrzebujemy tego więcej, więc tutaj, słuchajcie, w marchewkach. Okej, wywalę tutaj te marchewki i słuchajcie, mamy dzbanecznika, więc dzbanecznika sobie zabieram. Co? Nie zebrał nam się kwiat? To trzeba było... Serio to trzeba było nożyczkami? Dobra, słuchajcie, on dalej nic nie wyniuchał i w ogóle pisaliście mi, że podobno te kwiatki mu trochę przeszkadzają, więc wiecie co? Żeby tutaj nie było za brzydko, to ja trochę ich zostawię, ale nie wszystkie. Gonicie mały ten. No dobra, dobra, rozwalimy go, rozwalimy go. Dobra, ja się tutaj wbijam normalnie na chatę. Ty goni cały czas, dobra, zamykamy, słuchajcie, drzwiczki w takim razie. I teraz tak, słuchajcie, musimy zrobić na pewno łóżka. Słuchajcie, no łóżka dla tych villagerów, więc zrobimy tak. Jedno, drugie, trzecie, myślę, że ze cztery, słuchajcie, cztery.
pytanie, czy cztery? To masz. Dobra, zrobimy pięć, słuchajcie. Dobra, na razie pięć. Okej, dajesz kości, cztery kości. Spoko, no to to się przyda. To zawsze, słuchajcie, nam coś pomoże. Dobra, musimy to otworzyć i w takim razie zwiewam. Tutaj ten mały. No to rozwal go. A ja tutaj, czekajcie. Mamy jeszcze szkieleta tutaj, dobra, idealnie, słuchajcie. Czy dał kość? Nie. Ale za to są tutaj, słuchajcie, kolejne właśnie ziemniaki już do odbioru. Oczywiście po użyciu mączki kostnej. A co je w końcu? Spoko. Kaktusa je, tak? Bo nie mogłam sobie przypomnieć, ale co je ten wielbłąd. Wielbłąd je kaktusy, tak. Dobra, słuchajcie, no to w takim razie musimy tutaj i robimy tutaj tak. Dobra, czyli to jest do zebrania, to jest do zebrania, to jest do zebrania, to jest do zebrania, to też jest do zebrania. Mamy kolejne 14. O, dobra. Szkielecik zawsze spoko. Zawsze spoko mączka kostna, ale tym razem niestety znowu nic nie dał. Więc słuchajcie, wiecie co zrobimy? Ja tutaj wywalam wszystko poza tym dzbanecznikiem, słuchajcie, z marchewek. Na razie marchewki nam się nie przydadzą. Dużo bardziej nam się przydadzą tutaj ziemniory, więc dawaj. Tutaj pach. Dobra, tutaj. Oj. Dobra, już jest naprawdę całkiem spora, tylko trzeba po prostu dać czas, żeby one faktycznie sobie urosły. No to jednak pewnie parę minut zajmie, ale będziemy mieli na tyle tych ziemniaków, moim zdaniem, że po całych zbiorach już można wtedy tych villagerów, słuchajcie, rozmnażać. Teraz tak czy inaczej, słuchajcie, wjadę sobie do nich i dam im łóżeczka, żeby oni normalnie jednak te łóżeczka mieli, bo no inaczej to, słuchajcie, się rozmnożyć nie rozmnożą. Ej, a potwory, powiedz mi, one się tu nie mnożą chyba, co? Do góry? Czy jak to? Też, jeżeli jest oświetlone, to nie będzie potworów. Jeżeli jest ciemno, to będą potwory. Bardzo proste. Dobra, tutaj, słuchajcie, dajmy 5 łóżek. No, wiesz co? Tak szczerze? Kurde, szczerze nie wydaje mi się, aby... Właśnie, chyba to jest bezpieczne miejsce w ogóle. Chyba na liściach się nie będą respić. Dobra, popatrzcie, tutaj Julii, słuchajcie, wpadła na ciekawy pomysł, że można podglądać wielbłądy. Jakby tutaj porobić takie panele szklane w różnych miejscach, to mogłoby wyglądać naprawdę zacko. Ja bym w takim razie szedł w to rób, a ja, słuchajcie, teraz muszę się zająć czymś naprawdę poważnie ważnym. A mianowicie, kiedy, słuchajcie, nam się te ziemniaki będą robić i mamy trochę czasu, to ja wbijam się, słuchajcie, i lecę po obsydian. Potrzebujemy 2 klocki obsydianu. I już wam tłumaczę, o co chodzi. Mamy 20 prawie pierwszy level, więc jak zrobimy portal, to mogę iść do netheru i kwarcem, słuchajcie, wbić sobie 30 level. Następnie spróbować zrobić. No możesz, tak, tylko żeby to, wiesz, nie było zbyt przytłaczające. I słuchajcie, jak będę miał czysty level, to robimy kill off na fortunkę 3. I wtedy diaksów będziemy już mieli dużo, ale to dużo więcej. Sam portal zrobiłbym w miejscu, słuchajcie. Serio nam się to spaliło? Nie, nie spaliło się, nice. Wiecie, gdzie bym zrobił, słuchajcie, portal? Na razie jeszcze bym nie robił w tej tajnej bazie Julii, tylko jeszcze zrobił gdzieś tam przy brodawkach i potem sobie to ładnie, pięknie połączymy. I Snifera też będziemy podglądać. No, ze Snifferem to jest dobry pomysł, bo będziesz mógł zobaczyć, czy coś on wyniuchał i po prostu tam na dół zejść. To jest serio, masakrycznie dobry pomysł. Dobra, czekajcie, wyjdziemy sobie tutaj ładnie, pięknie. Okej, i teraz będziemy mieli już 10 klocków obsa, ale pytanie, czy ten portal... Czekajcie, bo ja tam robię potrójnie. Nie, to więcej tego wykopię. Wykopię tego więcej, żeby, słuchajcie, zachować jakąś taką symetrię, bo z tego co kojarzę, tam pomieszczenia są na 3 klocki, więc powinniśmy mieć, słuchajcie, tego 12, no tak w teorii. Więc jeszcze 2 klocki i powinno stykać. I wtedy, słuchajcie, jak już będę miał ten kill-off, to albo możemy podjąć decyzję, że nasz villager to będzie pierwszy właśnie ten kowal, który będzie nam dawał diaksowe itemki. No nie, i potem możemy sobie je łączyć tam w kowadle, czy disenchantować, no wszystko z tym robić, co nam się podoba. Albo będziemy mogli po prostu już zrobić innego villagera, na przykład bibliotekę, bo nie będziemy się martwić o diaksy, bo z fortunką będę mógł tych diaksów wykopać dużo. No, możliwości będzie po prostu sporo i mniej więcej, słuchajcie, o te możliwości nam chodzi, tak? Bo ani ja, ani Julii nie mamy praktycznie w ogóle itemów, a na tym świecie przeżyliśmy już grubo ponad 100 dni, co jest totalnie porąbane. Dobra, podejdę tutaj, żeby zobaczyć, słuchajcie, jak to wygląda. Ej, spoko te panele szklane. Naprawdę to dobrze wygląda. Gdzie niegdzie nawet można by, wiesz, to zrobić, wywalić liście, żeby specjalnie postawić taki właśnie, tylko że aby to nie było zbyt przytłaczające. Dobra, teraz tak, słuchajcie, wjeżdżam sobie na dół, no nie? Tak jak już rozmawialiśmy. Bardzo fajnie tutaj wygląda. I robimy, słuchajcie, portal. Więc trzeba będzie mieć zapalniczkę, słuchajcie. A zapalniczek mieliśmy 53 tysiące i mieliśmy krzesiwa bardzo dużo. Tylko że teraz nie mamy... O, krzesiwo to jest, ale zapalniczek tutaj nie ma. W ogóle taką drogę zrobiłam. No dobra, to ja zaraz tam podejdę i zobaczę. Ale teraz jeszcze tą zapalarę, słuchajcie, tak jak właśnie mówiłem. No i gdzie, słuchajcie, ten portal? No super!
to by było tutaj, słuchajcie, żeby był portal. Ale ja to wymyśliłem, słuchajcie, inaczej i na razie zrobię po swojemu. Najwyżej jak będzie bardzo brzydko, to ocenicie i powiecie: nie no, Abera, w ogóle przesada, jak ty mogłeś coś takiego zrobić, no nie? Ale słuchajcie, mój plan byłby taki, żeby tutaj normalnie wchodząc przechodzisz przez portal. To by było naprawdę strasznie mocne. To by było, to mogłoby naprawdę się podobać. Więc spróbujmy, czekajcie, damy raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Teraz słuchajcie, od góry jak to trzeba. Super wygląda. Ej, i to będzie nawet symetryczne, widzowie. To będzie serio symetryczne, patrzcie. Jeżeli by to dobrze no! Ej! Ej, naprawdę, to jest mocna rzecz, słuchajcie. Można by to o jedną kratkę podwyższyć, ale na razie nie ma takiej potrzeby. Patrzcie, damy teraz coś takiego i normalnie jest portal, tak, ale jazda. No i oczywiście, jeżeli w odpowiednim tempie przejdziesz, no to jakby do niego nie wejdziesz. Tutaj można by w ogóle wiszącą tabliczkę jeszcze dać, to o kurde, zgaśna. To by było całkiem spoko z wiszącą tabliczką, tak mi się wydaje. Ale na razie tak czy inaczej, słuchajcie, wejdźmy do tego portalu i zróbmy ten 30 level. Tak jak już mówiłem, bo tym kwarcem to powinno, słuchajcie, zająć nam naprawdę dosłownie... chwilę. Gdzie nas to wrzuciło? Ty. Spagowało. Wow. Tu jest, słuchajcie, twierdza netherowa. Czy my naprawdę się zrespiliśmy na twierdzy netherowej? Ej, chyba pierwszy raz w życiu miałem, mam taką sytuację. I od razu skrzynia. Taki śmieszny portal, żeś zrobił taki... Zobaczcie, słuchajcie, tą skrzynię. Jeżeli ona nie będzie otwarta, to jest mocno. O kurde, krzesiwo i złoty napierśnik. No, to są takie itemy, które mogłem zostawić, więc zaraz zobaczymy, słuchajcie. Nie, no, kolejny złoty napierśnik. Tak, ewidentnie, słuchajcie, to jest odkryte. Ewidentnie. No to lipa o tyle, że z jednej strony spoko, że blazy i słuchajcie, pod widerowe szkielety to już w ogóle naprawdę luksus, ale z drugiej strony ja potrzebuję teraz netherraka, no nie? Ja potrzebuję przecież kwarcu, a tutaj to będzie z tym trochę problem. No nie za fajnie nam się trafiło, ale słuchajcie, tam na pewno można zejść, natomiast my bardziej powinniśmy, słuchajcie, iść w dół, no bo my wiadomo, że będziemy w przyszłości szukać jeszcze jakiegoś netherraka i tak dalej, znaczy tego netherytu, no rozumiecie, no nie? Że to ma większy sens, słuchajcie, aby iść po prostu tutaj w dół. Jesteśmy na wysokości 70 kratki, więc jest to naprawdę dość wysoko, no nie? Nie wiem, czy się cieszyć w takim razie z tego portalu, czy nie, ale serio, podrobienie Withera to może być spoko, że nie będziemy nawet musieli szukać, tylko po prostu wbijamy, wjeżdżamy i siemano, nie? Dobra, widzowie, dobiliśmy do 50 kratki, ale ja muszę zejść jeszcze niżej, no właśnie. Słuchajcie, a może bym pokopał przed siebie i zobaczył, co tam jest? Okej, tu się, słuchajcie, zaczyna dużo netherraku robić, więc chyba zmierzamy w dobrym kierunku. Mam nadzieję, że właśnie zaraz wyjdziemy z tego biomu bazaltowego, no bo tutaj to wiadomo, wyjdziesz, że jest to totalna... koniecznie lipa. Co wykminiłam, bo jest genialne to, co zrobiłam. Słyszę, słuchajcie, lawę, więc lawa może być teraz nade mną i to jest totalna lipa. No ja wyjdę zaraz, ja wyjdę, tylko że najpierw muszę dobić ten 30 level, no nie? O, tutaj coraz więcej netherrack. O, już tak dużo. To co, próbujemy wyjść na górę, słuchajcie, zobaczmy, czy ten nasz tunel w ogóle jest jakkolwiek bezpieczny, bo słyszę ogień, więc tutaj, no, może być, słuchajcie, jakaś lipa, ale wychodzimy, słuchajcie, wychodzimy. No jest już naprawdę głośny ten ogień. Okej, okay. Dobra, jest kwarc, słuchajcie. Jajaj, dobra. No kopiemy, słuchajcie, nie ma co narzekać. O, dobra. 30 level, słuchajcie, musi być i tyle, no nie? Więc let's go, mamy już 21. Co prawda ten kill off kopie dość wolno. A co on ma w ogóle na sobie? Szczęście 1 on ma. No tak, czyli on w ogóle nam nie przyspiesza. No ale kwarc w ogóle nie będzie nam chyba nawet przydatny, słuchajcie. No bo my nie budujemy w ogóle z tych bloków, ale może warto będzie go mieć na jakieś mechanizmy, tak wiecie, ciutkę po prostu, no nie? Dobra, wjeżdżamy sobie tutaj. Słyszę, słuchajcie, Blaze'a. To nie jest dobra wiadomość, słuchajcie, że tu słyszę Blaze'a. Ale kopiemy, słuchajcie, dawajcie. 22 zaraz będzie, więc let's go, dobra, jest 20. Oho, coś tak się spodziewałem, że może być, słuchajcie, z tym problem. O kurde, co to jest? Sandstone? A, to się ty kopałaś tutaj. Jezu, sandstone w netherze, a ty się chowałaś tam, pamiętam, przed mobkami. O kurde, ale mnie to zdziwiło. Ej, strasznie mnie to, słuchajcie, zdziwiło. Lol, to było totalnie porąbane. Dobra, 20, słuchajcie, drugi mamy w tym momencie level, więc let's go. Jedziemy, słuchajcie, po więcej, no nie? Dawajcie. Dobra, dobijamy, słuchajcie, do 23. No niestety, przez tempo tego, słuchajcie, kill-offa dość długo to w ogóle schodzi, no nie? Bo normalnie, gdybyśmy mieli efektywność 5, to przecież to by... O Jezu, to by pół sekundy trwało. No ale dobra, nie ma co narzekać. To jest chyba i tak najlepszy, jedyny sposób, jaki możemy teraz zrobić, bo nawet już, słuchajcie, nie mamy na tyle pszenicy, aby móc dobrze wbić level przy okazji, wiecie, rozmnażania jakichś tam, nie wiem, no krów czy owiec, no nie? Mamy totalnie jakby ograniczone możliwości, więc ten kwarc po prostu musi nam wystarczyć i nie możemy narzekać, no jedziemy. Dobra, widzowie, zdecydowałem się, że nie będę w tym momencie dobijać do 30 levela, tylko wbijemy troszkę i wracamy, dlatego że my... rosną, ale chyba jeszcze nie są zrobione. No właśnie, czyli jeszcze nie, czyli mamy jeszcze parę minut, słuchajcie, ale dla nas priorytetem dzisiaj było,
aby rozmnożyć villagerów, a nie zrobić ten kill-off, no nie? Więc ja tutaj powykopuję i jednak zaraz muszę wracać, bo serio, villagerowie są giga ważni. Jak my zrobimy dobrego villagera, to wtedy, słuchajcie, będziemy mogli nie dość, że mieć expa, to jeszcze dużo emeraldów i innych dupereli. No fajnie byłoby zrobić, słuchajcie, alchemika na start, ale nie wiem, czy nie lepszą opcją właśnie będzie albo ten kowal, żeby itemki nam dawać, albo bibliotekarz, no bo trzcina cukrowa to wszyscy wiedzą, no to zawsze jest dobre rozwiązanie, no nie? Trzeba, wiecie co zrobić? Po prostu kładkę do tego portalu. No, mam nadzieję, że tutaj, słuchajcie, w tym momencie żadnego blaze'a nie ma. Jest za to magma cream, który fajny byłby do potek. To się oczywiście zgadza. Tutaj kolejny magma cream, nie mamy gdzieś schowanego drewna, nie? Muszę się narąbać. No, tylko w tej skrzyneczce twojej tam na górze w sypialni, co się chwaliłaś, że ogarnęłaś. No to tam tak. Dobra, no to czekajcie, tutaj zrobimy właśnie schodeczki. Okej, dobra, git, git, git. Takie schodki, słuchajcie, mogą być, mogą wystarczyć. Mam nadzieję, że nic mnie tutaj nie rozklepie, ale nie słyszę tutaj, słuchajcie, żadnego blaze'a. Dobra, wolę z shiftem mimo wszystko O kurde. Nie! No wiedziałem, że to się stanie. Dobra, szybko do środka, słuchajcie. O kurde. No wiedziałem, że coś mnie tutaj głupiego zacznie atakować. Ja nie mam, słuchajcie, za bardzo budulca w tym momencie. Chyba, że o Jezu, ale to jest głupie, co robię, słuchajcie. Ale zrobimy to z wiśniowych, słuchajcie, desek, rozumiecie to? Z wiśniowych desek Wiśniowych to desek. Ale jazda, przecież, słuchajcie, to się zaraz podpali wszystko i będzie totalna lipa. No ale dobra, szybko, szybko, szybko. Lecimy, 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 słuchajcie, nie śpimy. Dobra, tutaj ciach. Okej, dobra, w ten sposób. Tutaj tak. Dobra, tutaj tak. Tutaj też ładna kładka. Okej, i tutaj, słuchajcie, tutaj to już raczej nie zginę, no chyba, żebym wpadł do tej lawy, ale mam wodę, a, no w Netherze to woda i tak mi się da. Ej, jak postawię obok dębu wiśniową sadzonkę, to ona mi urośnie? No, a dlaczego nie? Znaczy, powinna, tylko nie za blisko, sobie... tylko nie za blisko, właśnie, no nie? Chodzi. Dobra, wróciliśmy, słuchajcie, mamy 26 level i teraz jak wygląda sytuacja z ziemniakami? No i wróciłem trochę przedwcześnie, dlatego, że, słuchajcie, te ziemniaki wyrośnięte jeszcze nie są, ale, no te to już w ogóle. Natomiast, słuchajcie, no teraz możemy trafić na trochę szkieletów, prawda? No jest tutaj szkielet, słuchajcie. Ja bym go naklepał, no nie? Ile, słuchajcie, tych szkieletów się uda naklepać, tyle po prostu się uda i będzie spoko. Wiem, że w Netherze są, słuchajcie, te takie, wiecie, szkieletowe, no jakby kręgosłupy po mamutach. Wiecie, o co mi chodzi? Te takie bloki kości. No to by nam się przydało, tylko że niestety to jest na Soul Sand Valley. To tak się chyba tamten biom nazywał, no nie? A my go tutaj nie mamy. Trzeba by było po prostu tam dużo dalej pójść, ale ja miałem, słuchajcie, zerknąć, jak Juli tutaj to robi, więc już zerkam. Zaraz pójdę na górę, ale najpierw czekajcie, czy niuchacz coś tutaj wyniuchał? Ty, dlaczego on nie niucha? Nagle on nie niucha. Aha, ty w ogóle jakieś podpory robisz, urośnie? Nieźle. To mogłoby urosnąć, ale nie marnujmy na razie na to mączki kostnej, serio. O, niucha, patrz. I wyniuchał nasiono z banecznika. Nice, ale ja bym chciał ten kwiat. Prawie zakopał, jak to dziwnie wyglądało. Ja bym chciał ten kwiat, słuchajcie, bo wtedy moglibyśmy go rozmnożyć. Znaczy, no potrzebujemy jeszcze jednego, no nie? Ale już bylibyśmy. Dobre warunki tutaj do no, on jest naprawdę tutaj totalnym gigaczadem. Dobra, rozwalmy tego zombiaka. Słuchajcie, i tutaj przejedziemy, patrzcie, po jednej mączce tutaj ciach, ciach, ciach. I tutaj tak samo, czekajcie, to jest niższe, to jest niższe. Dobra, tu jest też nisko, okej. Okay. Dobra, widzowie, wbijamy teraz na górę, żebym faktycznie zobaczył, jak Juli to zrobiła, bo jednak miała tutaj trochę na to czasu. Okej, okay, tutaj się na razie nic nie zmieniło. I dobra, jak to wygląda? Mamy tutaj szybę, spoko. Pytanie, czy to powinno być na płask, czy nie? Może faktycznie nie powinno być na płask. Ale chodź dalej. Dobra, dobra. Okej, okay, tutaj mamy na tego wielbłąda, to też całkiem spoko. Zobacz, tutaj idziesz takim korytarzykiem ładnym. No dobra, aha, bo tutaj korytarz jest, ale no, po takich jednokratkowych korytarzach to trochę ciężko. Ale spoko, że tu jest ten sniffer, no nie? Tu jest całkiem, ten sniffer i tu znowu sobie przechodzisz i tu już zrobimy jakąś miejscówę, nie? Ej, to jest bardzo duża połać terenu. Gdyby tutaj poustawiać odpowiednio właśnie te ścianki czy jakieś oświetlenia, w sumie nawet oświetlenie nie jest potrzebne, bo tu nie ma, słuchajcie, tych złych mobów. Ale jakieś właśnie skrzynki, nie skrzynki, tutaj normalnie można by porozwijać to. Bo wiecie, o co chodzi? Tutaj mamy villagerów, więc fajnie by było, żeby tutaj były jakieś te domki dla villagerów, więc w ogóle można by zrobić taką sztuczną, liściastą wioskę dla villagerów. To by w ogóle było porąbanie dobrze. Widzowie, w tym momencie powinny nam już ziemniaki wszystkie dorosnąć, bo poczekaliśmy całkiem sporo czasu i faktycznie są. Więc teraz, słuchajcie, wszystko to trzeba wyzbierać. Dobra, ty nie zbieraj ziemniaków, ja postaram się wszystko to pozbierać i zaraz właśnie to zasiejemy, bo widzicie, one wchodzą tutaj w to, no nie? A my nie możemy, słuchajcie, niczego stracić, no nie? Za dużo, słuchajcie, jakby one kosztują, za bardzo są dla nas teraz cenne, aby faktycznie, słuchajcie, te ziemniaki stracić.
stracić. Dobra, po całym jednym zbiorze mamy tutaj 58, a na drugiej, słuchajcie, farmie powinno być jakoś tak trochę mniej, no nie? Ale też zawsze całkiem spoko. Dobra, czy wszystko się zebrało? Zebrało się, dobra. Tutaj tak samo. Tu jest ten dzbanecznik, słuchajcie. No sporo jest tych ziemniaków. Jeden ziemniak został, nawet więcej tych zepsutych, ale słuchajcie, niepotrzebne nam są te zepsute, nie będziemy z nich korzystać. Dobra, mam tutaj 1,5 staka ziemniaków. Pytanie, czy to wystarczy, słuchajcie, na tych villagerów? W teorii powinno, ale w takim razie dawaj, lecimy tam na górę, zrobimy tam dźwignię, czy może właśnie jakiś mechanizm redstone'owy, który by im to wyrzucał? Kurde, ciężko mi powiedzieć szczerze, jak to powinniśmy zrobić, ale musimy zrobić tak, żeby jednak dzisiaj mały jakiś ziomal nam wyskoczył. Czyli tak, wrzucimy, słuchajcie, do jednego dispensera połowę tego i połowę tego. Do drugiego wrzucimy też takie coś. I następnie, słuchajcie, ja przynajmniej bym to zrobił, ale nie wiem, czy to jest idealny pomysł, że bym zrobił, słuchajcie, dwie dźwignie. Czekajcie, dwie dźwignie i wtedy można sobie nimi spamować. Patrzcie, że po prostu byśmy... O, one będą tam spadać, to nie będą to jedli? No właśnie, w teorii tak. Patrzcie, że można by po prostu robić tak, no nie? Ciach, 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 ciach. I co, nie? Leci czy leci? Bo nie widzę. Leci. Czekaj, a z tego leci czy nie leci? Ty, nie leci jakoś. Nie leci. Ty, dlaczego nie leci? LOL? Dobra, widzowie, albo ja po prostu już dzisiaj nie myślę, albo coś się zmieniło w Minecrafcie, bo, no, dlaczego dźwignia nie działa na dispenser? Słuchajcie, to tego nie rozumiem. To jest dla mnie totalnie porąbana rzecz. No, można by zrobić zegarek redstone'owy. One są za bardzo... Nie, ale naprawdę, ej, czekajcie, bo być może to jest tak głupie, że ja nawet tego nie zauważam, co tutaj jest nie tak. Dobra, słuchajcie, chodziło o to, że ma być tylko jedna dźwignia, a nie, słuchajcie, dwie. Ale to kiedyś się nie dało z dwoma? Nie wiem, słuchajcie, dobra. Tu jest 18, słuchajcie, tutaj też... One to zjadają od razu. Dobra, 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 dobra. Rzucamy im w takim razie. Zakochali się. I teraz, okej, zakochali się czy nie? Dobra, to patrz przez szybę, żeby oni nas nie widzieli. I uwaga, czy powstaje mały jakiś ziomal? Ty, jest czy nie? Widzisz go? No dawaj, dawaj te serduszka, nie, nie dawaj. Widzę go. Małego ziomala potrzebujemy. Jest, jest, dobra. Mamy, słuchajcie, tutaj małego ziomala. Pytanie, czy on jest w stanie wskoczyć na to i przejść tędy. Wydaje mi się, że mógłby. Dlatego, słuchajcie, zmienimy to delikatnie. Patrzcie, tutaj damy tak. I teraz, słuchajcie, już na pewno wyjść nie wyjdzie. Powinno być, słuchajcie, bezpiecznie. Czyli, okej, okay, mamy, słuchajcie, 3 villagerów. Tutaj, słuchajcie, w tych dispenserach zostało jeszcze tutaj 7, a tutaj 6. No to niedużo, słuchajcie. Oni na pewno mają tego trochę więcej i zrzucają między sobą. Oni dają temu małemu, ale to ja bym to pozbierał, co? Może śmiesznie. Może ktoś mi odda na przykład za darmożkę? Za darmożkę dostanę?